Ja po prostu to robię tak. Nie pomyślałem, że to w ten sposób można zrobić, tak? A ja przebiegłem po prostu przez to i mi nie zadało wrażeń, lol. Fuck the system. A nie, mi zadało. No popatrz, patrz, przebiegam znowu. Ja odrzuciłem. O, dobra, teraz mnie odrzuciłem. Twoja stara mija się z celem, o Boże. Jakie joki idą na czacie. Pranie no widziałem jeszcze, że twoja stara jeździ Megazordem, też mnie zniszczyło. A ty się śmieli, Power Rangersy to były kurde kiedyś... No pamiętam, zawsze się wstawało rano i leciały gdzieś tam na RTR 7. No, miałeś do wyboru Sailor Moon albo Power Rangers, nie? Wiesz, i to teraz, wiesz, teraz się pytają ciebie, wiesz, jakieś zespoły, piłki nożne, nie? Jesteś ten czy ten, nie? A wtedy się pytałeś, nie? Mówisz, że Power Rangers to zostawiasz w pierdziel. Power Rangers to była kiedyś, kurczę. Zrobili później z tego, kurczę, jakieś 50 innych różnych serii, ale była jakaś teraz, nie wiem, pół roku temu wyszła jakaś tam nowa seria. I rzeczywiście połączyli to wszystko w jakiś, kurde, sensowny, wiesz, plot, nie? Kojarzycie taką kreskówkę Sailor Moon? Znaczy, oczywiście, z Czarodziejka z Księżyca, nie? No, to ja byłem w okresie dojrzewania, jak tą bajkę puścili u nas, także się oglądałem z wiekami na twarzy. Ja co prawda Sailor Moona nie oglądałem, ale inne ciekawe tytuły też kiedyś. Brothers? Brothers. Sorry, zgadnę. Nie mów, nie mów. Zgadłeś. Jak trafiłem na tą stronę, to mimo, że już nie jestem w okresie dojrzewania, też oglądałem z wypiekami na twarzy, także powrót do młodości. No mam nadzieję. Nuda. Dzieci w tych czasach. Flamey, najkrótszy kawał o Blood Elfach, ten tego. Kurde, no, tak się czasy zmieniły teraz. Teraz Brothers to w podstawówce na WF-ie jest. No, ty chłopaki, oglądaj się ten odcinek. Nie, no, nudne jest, ja już lepsze wolę. Ktoś mnie zlewitował. No, lewitująca krowa to nie jest widok codzienny, więc... Smocze jądra, to jest Dragon Ball. Ale kurde, wy się śmiejecie, to za moich czasów, to przegapić jeden odcinek, to jak kurczę mieć, wiesz... Nie, no wiesz co? Tracić rok z życia, nie? Jak się oglądało Dragon Balls, jak się oglądało Smocze jaja... To wiesz, to w momencie to siedziałeś, dopóki nie zaczął ten główny bohater wyprowadzać ciosów, wtedy szedłeś do kibla, załatwiałeś co trzeba i wracałeś, akurat cios następował. No. Ta planeta wybuchnie za 5 minut, 4 odcinki później. Miała wybuchnąć za 5 minut. Wiesz, kurczę. A teraz powychodziło różnych, wiesz, takich parodii, no nie? I... Świetnie, po prostu są tak zwane abridged serie, no nie? I ludzie po prostu świetnie robią, wiesz... Scenariusze do tego podkładają, wiesz, nowe głosy pod po prostu film, nie? I no, komedię świetną po prostu robią, nie? Z tego co ja widziałem, to wiesz, to kurde, na zasadzie, wiesz, ta planeta przecież według ciebie miała, wiesz, wybuchnąć 5 minut. Nie, czekaj, daj jej jeszcze max minutę, wiesz, mówić. Czy ty wiesz, kiedykolwiek tabliczka mnożenia w szkole, nie? W zasadzie, nie, no świetne teksty, są genialne po prostu. Ja zobacz co Adry przeczytałem w Lemi. Przeczytałeś się to? Twoja stara ciągnie pasek, dzień dobry, to powiem? No! Nie, to słyszę, że twoja stara jedzie ciuchcią w teleekspresie. Ciuch spadła. Ale kiedyś dowcipy z twoją starą były takie ten, żenujące, a teraz się naprawdę zrobiły zabawne. O Jezus. Nie, niektóre są naprawdę genialne, kurczę. Ludzie chyba to przyszli po kawały z twoją starą. No i prawidłowo, bo na pewno nie zobaczą tu Munkina. Kurde, lata za mną. Padalec. Twoja stara robi bezdomnym gwiazd na chatę. Jezus. Jezus. Jakie czarne, mega kurde. Oj.
Nexus i Fleming, za przyszłościowy język uznaje się język chiński, a poza tym Welcome to the my world, co? The World of Warcraft, na... masz chyba, co, ile jest tych dialektów tych chińskich? Tam jest jakiś ten mandaryński jeszcze? Przede wszystkim mandaryński i kantoński to są najbardziej popularne, ale ich jest jeszcze dużo więcej, więc których do konkretnie masz na myśli? Chińczycy się nawet nie mogą dogadać, który jest język, więc... Ja wątpię, to znaczy oczywiście, bo najwięcej jest Chińczyków, więc teoretycznie, jeżeli chcesz, wiesz, robotę kiedyś sobie znaleźć, no to pewnie po chińsku, ale... Ja wiem. Szykujemy się, mamy się szykować na inwazję? Właśnie. No Chińczycy muszą najpierw przejść przez Ruskich, a to jest długa droga jednak. Może zrobią jakiś statek z klocków Lego i przelecą. Raczej wiesz, ze sznurówek. Jak się... Lego! Ze sznurówek Zeppelin zrobić, kurde. Wiesz ile im tego towaru zostanie tam, jak już się stamtąd wycofają z produkcją? A wycofają się prędzej czy później, bo tam coraz wyższe są standardy, nie? I... Ale Afryka jeszcze jest. Ja założę się, że za jakiś czas cała fabryka zostanie do Afryki przeniesiona. Fabryka świata, nie? Fabryka świata. Jakie głupie, Jezus, to naprawdę... Ja to nawet pod suche nie mogę na niektóre kawały, kurczę, czytać, bo... Jezus. Jezu. Dzieje się to? Twoja stara, jak stanie na wadze, to się wyświetla twój numer telefonu? To też widziałem. O Jezu. Czy szybko się idzie nauczyć języka angielskiego? Bardzo szybko. No trzeba mieć chęci. Tak. No, zresztą człowiek jest otoczony angielskim. Na filmie właśnie chciałem to powiedzieć, że... Teraz powoli też angielski staje się częścią tutaj nas, nie? Gdzieś tam nawet te powiedzonka, niektóre okej i te sprawy. Transfery języka. Pizza. Czy pizza, co ja gadam? Co mówi Batman do Robina, gdy wsiadają do Batmobila? Robin, wsiadaj. Myślałem, że powie I'm Batman. Kurde, albo My parents are dead! Ale wiecie, ten kawał z Robinem to jest chyba kawał angielski, bo on troszeczkę innego kontekstu chyba nabiera po angielsku. Tylko jak to się teraz tłumaczy? Get in? Hop in albo nie wiem. Hop on. Czas trochę pochilczyć. Bo Robin to jest też nazwa ptaka, nie? A no to jest co, czyżyk to jest? Czy coś? No chyba tak. Ale no Jezus, kiedyś się uczyłem tych ptaków i... Tak, Flamey wszystko wie o ptakach. Teraz się grasz w poważę. Nie, kurde. Twoja stara ma takiego zeza, że jak płacze, to ma plecy mokre. A to słyszałem... To było w komedii polskiej, że miała astygmatyzm czy coś i się łzy ciekły po plecach, to zrobili co z tego. What the fuck? Nie ze żartu. Robin to trost był, ono to chyba, że trost. Nie, cokolwiek to jest, kurde. Też mi się Jacek Wróbelek przypomniał. Zaczynam powoli kojarzyć te cykle tutaj, bo widzę, że tutaj ten Star Search trochę wpływa na... Mocno wpływa na tą energię. I on akurat cooldown się kończy, kiedy jesteś... A zaraz, to musimy... Innervate blocks, bo ktoś nie zabija tych celów, co powinien chyba i... A ja się zagapiłem, sorry. Znaczy, a nie, jeszcze żyję. Kubonkola tu próbuje uratować przed niechybną śmiercią. Twoja stara ściągała na teście ciężowym. Jakie żarty. A tak wracając do tego, bo mamy tutaj dużo młodych jeszcze widzów. Tak z perspektywy nauczyciela, jeżeli kiedykolwiek udało wam się ściągnąć na jakimkolwiek teście tam w szkole czy coś, to uwierzcie mi, to jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem tego, że wasz nauczyciel jest bardzo miły.
Nauczyciel widzi każdą ściągę, wszystko słyszy. Ja, kurde, miałem praktyki, nie było takiej opcji, żeby nie było niczego widzieć. Nawet jeżeli ktoś tam kmił gdzieś tam pod stołem, wyciągając, wiesz, kurczę, w dziwnych miejscach ściągi, zawsze nauczyciel widzi. Nie ma takiej opcji, jest jednak, wiesz, to jest tak, to jest ten sam... nauczyciel jest trochę jak jaszczurka. No. jak reptile. bo, wiesz, jaszczurki zauważają ruch. No. Widzą ruch tylko, nie? Więc jak siedzisz i widzisz ludzi, którzy siedzą w klasie i piszą, nie? To pozostają z reguły bez ruchu, to są bardzo powtarzalne. A wystarczy tylko, że ktoś się gibnie w inną stronę, już widać, że robi coś innego. Wszystko widać, wszystko. Jeżeli nauczyciel wam nie widzi, że ściągacie, to znaczy, że was lubi i wam daje ściągać w tym momencie. Samym tak zrobił nawet, kurczę. Niech każdy orzech może. A myślałem, że powiesz jak kameleon, wiesz, że nie widać się kamufluje, to... nie, to jest... widać, kiedy wiesz. A mi się zawsze wydawało, że ściągałem, kurde, umiejętnie. Nie, coś tam, wszystko widać, bez tego. Już tak stoisz w sali, to wszystko, kurde, no, głupi odwrócenie się do tyłu, no po prostu uczniowie nie mają pomysłu na to, jak po prostu ściągać, nie? O, znalazłem super obrazek, kurde, jak szukałem i chciałem wam pokazać go bardzo, czekajcie, no, wyzywam na Skype'ie, polecam obejrzeć. No, pokaż to tam. Rok, ty na pewno będziesz wiedział, o co chodzi, nawet Flamey ty też. To zaraz wkleję, no. Fuk, żyj, żyjcie. Dobra, żyję. A, go szukałem. Kolejny z takich... Ale czemu to jest takie malutkie? Takie malutkie, co ty malutkie, stary, malutkie. A, co? To malutkie jest, czekajcie, to nie, czekajcie, to ja innego linka wam dam. Takiego wam dam. A tu muszę polecić chwilkę. Ja nie zrozumiałem, bo to jest Starcraft, niestety. Masz, tutaj, teraz spróbuj to teraz. Jest. A to jest link do czegoś umieszczonego w necie? No to jest, tak, to jest Facebook, z Facebooka, to jest jeden z fanpage'ów takich, to jest Real Time Strategy się nazywa. No tam śmieszne obrazki czasem wklejają właśnie, takie nerdowe z gier. A on się zakopał, tak? Cicho. Już nie mam po co wchodzić, nie? Flamey skutecznie mi spalił? Nie, nawet jeszcze nie wiesz z czego to jest i w ogóle. Cicho bądź, Flamey. Już go korci, no, już teraz siedzi tam, wiesz. Nie, ja po prostu chciałem, wiesz, być pewny, że... Wagina. Każdego dnia dowiadujemy się czegoś nowego o Flamey. Na przykład ostatnio żeśmy widzieli i słyszeli, że nie lubi cysków w 3D, a teraz, że go boli paluszek. Ty, jeszcze byś wiedział, o co chodzi z 9 piętrem, to byś, kurde, padł tutaj. Ale ja będę... Cicho, nie, to już rozmowa na inny dzień. Jestem przestań, Flamey, każdy... Nie, za wszystko to może... Przestań, Flamey, przecież każdy kiedyś sikał przez okno, bez jeżdżu. Kadł. Ty też z 9 piętra waliłeś? Nie, ale domyśliłem się, no. Ma się te 36 lat i się miało, kurde, w młodości kolegów, którzy mieszkali w Bieżowcach. Kolegu, dobra, żeby to zrobił. Flamey, twój sekret został zdrowy. Jezu, no kurde, no, człowiekowi nie chce się rodziny budzić, kurde, po nocach. No słuchajcie, no Flamey ma blisko balkon, nie? Co się udziwicie? Człowiek, wiesz, I'm free! Ja zawsze się go pytam, ej, nikt cię tam nie widzi? Oj tam, come on. Co ty przyszło, wiesz? Ja nie wiem. On mi mówi zawsze tak, spokojnie, to 9 piętro, nikt nie widzi. Co, pewnie, coś, zanim to doleci do ziemi, to on już dawno, wiesz, chrapie. Miło cię. To jest tak, jakaś żabka, wiesz, on ma durszlak w pokoju, wiesz? Żeby rozrzedzać strumień, żeby się nikt nie domyślił. Przez sitko wali. O Boże. No Jezu. Wiesz, tutaj już w ogóle to gorsze rzeczy, bo jakby stwierdzenie gówno walnęło w wentylator nabiera zupełnie innego znaczenia. O Jezu. Ale ktoś tu mówi właśnie o kwaśnych deszczach, nie? Ale czas. Najgorsze jest to, że jak się śmieję, to mi się trochę uszy podnoszą i mi tak ściskają te słuchawki, kurde. A nie mogę kupić nowych, bo mnie przecież żona, wiadomo. Znana historia. Ja lałem z tamtego momentu. Ja się tak fajnie przestraszyłem, tak.
Nie? Co się stało? Nie wiem, o co chodzi. Nie, bo ja chciałem, wiesz, kupiłem sobie słuchawki, których nie mogę używać, nie? Za 400 zł. I teraz chciałem kupić nowe, nie? Ale mówię, ale nie mówcie, że... Nie mów... Znaczy, muszę mówić po cichu, coś szeptałem, nie? I moje patrzy, moja żona stoi przy drzwiach. Że on tak uchylony, tak patrzy się na ten monitor. Ej, żartuję, kochanie, żartuję z tego. To nie napawa... Kurczę, no. To jest taka stosowna filmowanie. Ja, no, w sensie, ona stoi za mną, prawda? Dokładnie, taka sama sytuacja. Ale nie, to jest nieprzyjemny chyba temat dla Roka. To żarty, kochanie. Ej, co ty tam wcinasz, Nutelle? Innervate Plix, bo strasznie burnuje manę, nie wiem jakim cudem. A czekaj, twoja stara jest tak gruba, że zakłada pasek boomerangiem. Już nie mogę cię stargetować, a tu jesteś. Jestem u ciebie. Targetowałem cię na tym, ale zaraz padnie ten. No i zmarnowałem Innervate. Nie no, nie zmarnowałeś, przynajmniej nie musiałem pić nic. O, już nic nie mogę. Moja stara przeszła FIFA po trybunach. Co? Twoja stara maluje się w pęcie. Co? Ja cię, ale ty, ale się, kurde. Nie, świetne hasło. Ojeju. Najlepsze są te z takimi polskimi podtekstami, nie? No. Dobra, czekajcie, bo ktoś chce, żebym pokazał tą fotkę od Nexosa. To nie jest jakieś świństwo, że je potem oskarżą? Nie, to nie jest świństwo. Dobra. Świetne jest, naprawdę. Ma wszyscy mogą teraz podziwiać zdjęcie Pawła na tym. Paweł, moje jest jeszcze lepsze. Tak. Moja stara maluje się w pańcie, nabiera nowego znaczenia. Nexos maluje się w pańcie. No. O, to jakieś małe było pierwsze. No to drugie. Please don't see me. Taka prawda. Się czekają pod tym, wiesz, wszystkie się schowały, a ten jeden taki wielki. Please don't see me. Ale motyw. No, kurde, ze StarCrafta. Wszyscy nie mówią Polish, tylko zawsze Polak. Czyli Anglicy to są. Po tym rozpoznać Anglika. No naprawdę ci mówię, wszyscy mówią Polak. A bo to są goście, którzy się zgrywają, wiesz, udają, że umieją angielski. Twoja stara wymienia łożyska w pole fortuny, kurczę. Jeju. Dobra, ciśniemy do instancji. Ostatni boss nam został. A Bonkol to już chyba w ogóle ze wkurzenia na mnie chyba lata gdzieś tam. Już się w kaftan bezpieczeństwa pewnie. Armor of bezpieczeństwo. Bonker zasypia. Bonker się kopie. To jest głupie. Kurde, teraz widzę, że ten czat się obudził. Wszyscy tutaj już przychodzą. 1100 widzów nagle, żeby popisać sobie w żart o twojej starej. Nie no, to główna atrakcja będzie. Zapraszamy na live z World of Warcraft, gdzie będziecie mogli popisać sobie żarty o twojej starej. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, jeżeli dołączycie teraz. Będziecie mieli okazję zobaczyć niepowtarzalny live, który nie jest centrum uwagi właśnie tego live. O. Tak. Jeszcze, o fuj! Tak, dobra, jedziemy. Jak ja tego bossa nie lubię? Co on robi, bo ja nie pamiętam zupełnie. On wyciąga z ciebie duszę i musisz uciekać, znaczy ją musisz zabić. A tak to tank and spunk. O, twoją starą kopnął prąd morski. A ja zapomniałem buffa dać, patrzcie jak ssę. No, teraz to jest jazda. Opa. Dobra, teraz trzeba się tego pozbyć. Ale to są angielskie your mom jokes. O Jezu, ale tutaj trzeba leczyć nieźle. To każdy musi zabić swojego, bo ja sobie nie radzę z druidem. Sam ze sobą sobie nie radzisz już? Nie. To jest zaawansowany stopień. Padł mi. Nie wiem, czy być z tego dumnym. Jakiegoś Blood Elfa zabijam.
Dolej go tam po buzi mocno. Byle nie palcem. Byle nie palce, tak. Skąd ten tekst? Gdzieś ty. Ktoś coś mówił o biciu palcami czy czymś? No przecież. To było dwa razy było. Raz, że palca dostał w flamey, a coś ty też coś mówił. Ja w palce jest, nie, nie. Rokowi padł już. Taureniego. Dobra, trzeba załatwić. O Jezu, Shilin! Ja cię pierdzielę. Umrzemy tu wszyscy. Potrzeba mi innervate'a, nie wiem dlaczego, ale wszyscy zgarniałem taki damage, że to mi się w głowie nie mieści. Teraz będzie. Tylko wykończę tego. I co? Nie wiem, czy to mi manę daje. Ale Aimer żeś kurde zrobił żart. Oj. No, ty Flame w ogóle co ty tak robisz? Ty się obijasz, chodzisz, tułasz się po świecie na tym WoWie. Nie, sobie muszę ustawiam sobie kanał teraz, wiesz? Proszę, co tam ciekawego w takim robisz? Co już grane, czemu ten boss ma full tego? What the fuck? On się leczy, jeżeli nie zabijecie duchów na czas. No to świetnie, bo ja nie mam many. A nie, czekaj, mam Divine Plea, dobra, spoko. Trzeba zabić to szybko, wiecie? Teraz to jest jak ketchup, każdy macza mi tarówę jest. To było wredne, to było... Ojeju. Ach, te żarty widzę. Twoja matka trzaska drzwiami obrotowymi, to też słyszałem kiedyś. To jest było z szakiem na rysiem, nie pal. Dobra, Jezus Maria, to jest naprawdę rzeźnia. Jak będziesz miał, to tam za każdym razem spróbuj mi rzucać tego innervate'a, wrzucać mi było. Dobra. To masz tam, wiesz, te 3 minuty, nie? Więc... Tak, spokojnie. Staraj się oszczędzać. A tu mam Divine Plea, teraz się postaram oszczędzać manę. Ta matka opala się pod słoneczkiem gadu. Jeju, suchość mi ogarnia. Suchość tego czata mnie ogarnia. Znaczy, suchość mnie tak ogarnia, że aż... Ale początek był niezły, powiem ci. No to początek poszło parę naprawdę fajnych żołków. Teraz to zobacz, to już 1200 osób przyszło pisać żarty o twojej starej. No, 200. Te live'y naprawdę stają się atrakcyjne. Dziękuję ci bardzo. Jak my sobie pójdziemy rok za chwilę Assassin's Creed odpali i wiesz, razy dwa mu wszystko podskoczy. Nie, na wszystko jest czas. Jest spoko. Mamy. O Jezu! Trzeba bić, moją blodelfkę musicie zabić, bo jak nie to leczy. No i się uleczył, cwania. Nie uleczył się. Nie uleczył? O, no to świetnie. Troszkę się tam uleczył, ale bez jakiejś tragedii. Cieszę się niezmiernie. U Jezu, czekaj, to ja to mogę zdispelować swoje? O, to dlatego wy dostajecie taki damage, bo ja nie dispelowałem tutaj jednego gubienka. Teraz już rozumiem. O, ale z ciebie kurde misiek wielki. No musisz dispelować, to cholerne obrażenia zadaje. Do tego... shit, tylko nie wiem... Tylko nie wiem kto to ma. Ja mam mass dispel od Shadow Priest'a. To mogę... No to super. To jak coś tam znajdziesz to... Dobra. Zbyt troszeczkę mniejszy healing robił. Ale wbijam się tu. Dobra, zabiję tego twojego. No. Hop. Dobra. Wow. Okej, jest tam wszystko w porządku? Mam nadzieję. Mniej więcej. O, już widzę, że ktoś ma tutaj tego... Jezu, what the... Oj, dobra, działa. Jest, o, udało się. No, kurde, to jest śmieszny boss, nigdy go tak długo nie biłem. No, my zase same z DPS-em, ja na pewno robię mało. Ale wydaje mi się, że jeszcze też ktoś oprócz mnie też robi mało. No. Innervate masz? Coś powinno chyba być, czy nie ma? Bo ja tu, wiesz co, na resztkach po prostu, wiesz? Dobra, jest. Dobra, ja zaraz też swoje odpalę. No wiesz co, jeszcze zrobię tak w takim razie. Odpalę jakieś cooldowny po kolei. A tu damage to idzie, tu jest... Opa. Wiesz co, ja to zrobię tak, w taki sposób, bo Bonkor cały czas ma full HP, a ja mam na nim tylko beacon.
Dało się? Dobra, jest. No, żyjemy. Coś za koncentracja. Czuję się jakbym jadł bigos na czas. I dispel. Kurde, ale teraz dziadostwo strasznie dużo kosztuje ten dispel. O, jest, w końcu udało się z tego zabić. Masakra, masakra. Later shouldersy. Mail. Kurde, i... akurat teraz ledery wypadają jak ja, no dobra, mniejsze z tym. Wreszcie. Hi, 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 hi. Co? Bonkol za ten szkika z gildii. No tu heal nie był problemem, tylko DPS bardziej. A co zrobił, co się stało? Wypaliłem całkiem z many Bonkol. Nie, bo Nexus co prawda nie dispelował, nie? Ale to trwało strasznie długo, żeśmy długo ten... Palec mnie. To jest guild message of the day. Palec mnie boli. Trzeba tak zrobić zaraz. Albo brazy. Który to teraz pisze? Który to jest ten Tauren? I stunę. Wiesz, to jest kozaki stunę. Mamy taką specjalną, kurde, rankę dla ludzi. Bolący palec. Boli mnie palec. A właściwie ja też mam kozę zaraz wsadzić. Nie, nie wsadzić kozę w kozę. Zostaw kozę. Tak z czatu nie korzystać, o co chodzi? Dobra wymówka. Pozbawić kurde wszystkich praw w gildii, nie? Więc i tak nie korzysta z czata. Tak samo jak wiesz, gdzieś tam zabrać komuś, wiesz, kasę z konta oszczędnościowego i tak pan nie użyła. Co pan się jeszcze będzie bulwersował? No już skończy z tymi kawałami już tak ten. Wow, to się dalej ciągnie, mi się nie chce wierzyć. Zainteresujmy się live'em. Nie, spoko, mi to nie przeszkadza, to wiesz. No, przynajmniej zainteresowanie, yeah! Nami. Dobra. W sumie, wiesz co ci powiem, Rok, że ten live jest dosyć spory. Tak można tak, to tak. Zazwyczaj, znaczy te nasze pierwsze live'y to były duże. Bo tam nawet do 2000 osób dochodziło. Mm-hmm. Później to spadło, później znowu gdzieś tam wzrosło, później spadło. Gdzieś tak do 600, coś takiego, zawsze gdzieś tam było, teraz 1000, wow. Jestem z was dumny, tylko jakbyście tutaj nie suszyli tak, bo naprawdę już, kurde, pranie to mogę, wiecie, już mi zaraz spłonie. Coś mi tutaj pachnie. Może się naprawdę spaliło. Dobra. Czas odpocząć, co? Czytaj sobie Nexus od Sztachapunikulus, jakiś taki gość. Co? Przecież to już on dawno dwa razy minął chyba już. Cały czat. Co tam napisał, to podzisz. Nie. Czemu nie? Come on, obraził mnie pewnie, jak nie powiedzieć. Nie no, kurde, obraził cię, a weź, już nie doszukujcie. Tinfoil hat już, kurde, zakładajcie, bo teorie spiskowe tutaj są na Nexusu. Chyba sobie Łotra niedługo zrobię. No, Łotr jest spoko. Ja lubiłem, kurde, jak ja lubiłem Łotrem PvP. Wiesz, to jest ta klasa, która ma odpowiedź na wszystko i to jest to, czego mi brakuje u druida, niestety. Miejmy nadzieję, że... przepraszam, no z kolejnym patchem będzie troszeczkę lepszy niż teraz jest, kurczę, bo... Wow, ja się w healerze rzuciłem na tego, na moba. Co ci się to rzucił na plecy? No. Wiecie co? Chyba tam muszę iść. O ja ci pierdzielę. Jesteś przy Abortreum jesteś? Gdzie jesteś? Jak Bonkol dowalił. Wiesz, Rok, jakie są ostatnie słowa healera na rajdzie przed śmiercią? Jakie? Zobacz na czat. Wiesz, o co chodzi? Nie, twoja stara jeździ rowerem na gapę? Nie. Nie, na czat ten, Warcraftowy. A nie widzę. I to, co ja napisałem, tam na party. Nie, coś o mnie, nie? Nie. Nie, to jest, wiesz, po prostu ten, face roll. Bo wiesz, o co chodzi, nie? No, tak, to jest standardowo, kurde. Enter odpali się, fuck, dlaczego nie mogę tych czarów? No, ja też to miałem wiele razy.
Ale to trzeba znać Warcrafta mocno, żeby... No, no. Żeby kojarzyć te... Dobra, chcieliście, żebym początki Łotra pokazał na... Bo widzę tutaj na czacie. Dwarfka Łotra. Ujujujuj. Nie przesadzajmy, come on. No co fajne są, co chcesz? Ja lubię Pantarena. Pantarena znowu będziesz robił? No jak, to jest moja ulubiona rasa. Monk nie do końca mi podszedł, bo nie ma stealtha. Ja jakoś bez stealtha nie potrafię grać. Ja się tego krył. Ale z tym taki z okiem to jest brzydki strasznie, kurczę. Wasz rok czai się w krzakach. A mówisz Monk? No, musiałbyś jeszcze zmienić klasę wcześniej, zanim dasz finish. Nie no, ja się zawsze czaję w krzakach, więc wiesz, to jest... No, no, w sumie. Ej, te bronie są fajne, są to takie stylowane na te takie ostrza potrójne, jak one się nazywały. Nie wiem, ale wiem... Aha, wiem o co ci chodzi. Ja też wiem. Elektra takich używała. Jak to się nazywało? Taki ninja ten... No, ja kurczę bawiłem się kiedyś czymś takim, jak to się nazywa. No, tu przyznam, że mocny elf jest... Coś ma z tree chyba, nie? Ale... I może ktoś na czacie będzie ten. No. O, Sai to się nazywało, Sai. Oh. A to nie, to kompletnie mi się pomyliło. Sai. Bardzo dobrze tutaj coś mówię. Shuriken, tak. Shuri. Pierwszy co? Siwego go zrobisz? Nie wiem, jeszcze wiesz, kombinuję cały czas. Ciemny, czarnego panderena zrób. Tak myślisz? Czarny. On takiego czarnucha, wiesz. Yo, nigga! What's a problem? I miałby na imię Yo, nigga! Ale no, wiesz, żeby staniali w grach, jeżeli powiedzą nigger, bo czasami, wiesz, banują ludzi właśnie za używanie the n-word, nie? Ja miałem coś ci powiem, ja zostałem zbanowany na 3 dni ze Stanów, z serwera, bo no. Nazwałem swoją postać Gollywog. Gollywog to jest taka lalka, taka murzyńska lalka, która, wiesz... Ja wiesz, a ja w życiu nie przypuszczałem, ja wiesz, szukałem jakiegoś fajnego nika dla Łotra i wiesz, wpisałem w tłumaczu Google'a zaraz szkarada czy coś w tym stylu, wiesz, paskuda i wiesz, i wyszło to Gollywog i mi kurde zbanowali mnie, zaraz rasistowskie hasło, Jesus Christ. Mów, jak coś mów. No ja w sumie miałem jakiś ten... Rogala też miałem i się nazywał Naister, czy coś takiego, Naister. I mnie też właśnie ktoś zreportował i dostałem free name change'a, bo to coś tam znaczyło, gdzieś tam po jakimś szwedzku czy coś. Ale fajnie, no zmieniłem sobie przynajmniej nazwę. Patrz, i zapomniałem co miałem powiedzieć, żeście mnie wydrobili. Rog mówił o tym imieniu, a właśnie, o bracie miałem powiedzieć, bo brat ostatnio zrobił sobie Death Knighta i szukał, tak wiesz, jakichś różnych pomysłów na imię, z jakiejś tam, wiesz, książki, z jakimiś chorobami i tak dalej, wiesz, kurczę, po łacinie. I znalazł larwę czy coś takiego i to jest uterus się nazywa po łacinie, a uterus to samo znaczy macica, nie? Zrobił tego, który... Lepsze to niż Uranus. No, Uranus. Uranus. To trzeba było z kosmonautą, nie? Że gdzie wyląduje pierwszy kosmonauta. I want to explore Uranus. Uranus. Oh. Świetna nazwa na planetę. Znaczy, no, świetna planeta, nazwa i w ogóle. No, a na przykład w LoLu pamiętam, jak grałem jeszcze w angielską wersję. Dawno, dawno jeszcze to już było. Kiedy nie było polskiej wersji językowej, tak ktoś wpisywał Polska, to zazwyczaj ten właśnie cenzurowało, bo to też w jakimś tam języku brzydkie słowo jest, nie? Bo to jest polski. I tak nic nie pobije postaci, która się nazywa Daj Poskakać, kurczę. Ej, siedzę nad wpisywaniem imienia, nie? I ten, no. I wiesz, na razie wiesz, na początek mam solo, nie? Myślę, nad końcówką ktoś mi zaproponował na tym. Na czacie solones, wiesz, jak majonez, albo jak śledź solones. Wiesz, solones. Solones, tych chipsy jakieś.
Jezu. Solo Han, o, tak tego nazwijmy, kurde. Nie, bo to już jest... Z wąsami to wygląda... Że wpisz Han, o, na końcu, Solo Han. Solo Han, dokładnie ktoś tam napisał. Nazwij go Wookie. Czubaka. Dobrze się rozumiemy, Femi. Chewie! Oh my god. Mam lepsze, Solo w pierdol. Albo chodź za halę. Jezus Maria. Są najlepsze live'y bez kitu.